Tak, dzisiaj poniedziałek bożonarodzeniowy. Tak się złożyło w tym roku, że przeżywaliśmy, prawda, poniedziałek wielkanocny, a teraz przeżywamy poniedziałek bożonarodzeniowy. W sam raz tak się poukładały dni, że drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przypada właśnie w poniedziałek i trochę to się kojarzy z Wielkanocą, bo Wielkanoc zawsze jest w niedzielę i drugi dzień świąt jest poniedziałek. I nawet dobrze, że się kojarzy z Wielkanocą, bo w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli dzisiaj, obchodzimy święto świętego Szczepana, pierwszego męczennika. I to męczeństwo świętego Szczepana w Piśmie Świętym to jest opisane w sposób bardzo podobny do męki Pana Jezusa, więc jakby to dzisiejsze święto troszeczkę rzeczywiście kieruje nasze myśli do Triduum Paschalnego, właśnie do męki, śmierci Jezusa, do Jego zmartwychwstania. Bo myśmy tak się przyzwyczaili trochę, że żłóbek, dzieciątko w żłóbku, to wszystko takie ckliwe, takie w ogóle, prawda? A to trzeba też sobie przypomnieć, że to jest konkretny wysiłek Boga, że to tak Bogu nie przychodzi wszystko tego, tylko że rzeczywiście Bóg, żeby stać się człowiekiem, to podjął konkretny wysiłek, ogołocił się ze wszystkiego, żeby zamknąć się właśnie w postaci człowieka. Kiedy tu przychodzi do nas na mszy świętej w postaci chleba i wina, to ponosi konkretny trud, wysiłek ogołocenia się, właśnie zamknięcia się w takiej postaci. Dlatego mówimy, że msza święta to jest najświętsza, co? Najświętsza ofiara. Nie? Ofiara, że Bóg coś ofiarowuje, Bóg podejmuje wysiłek. I właśnie w tym wysiłku Boga my widzimy Jego miłość. Tak się objawia miłość, że potrafię to dla Ciebie zrobić, że dla mnie jesteś wart starania, wysiłku, jesteś wart więcej niż inne rzeczy, jestem w stanie te inne rzeczy zostawić, żeby z Tobą być. I to widzimy na każdej mszy świętej Boga, który wszystko zostawia, właśnie ogołaca się do takiej marnej postaci chleba i wina, bo my dla Niego jesteśmy ważniejsi niż wszystko i On to konkretnie pokazuje, tak? Właśnie, więc ten święty Szczepan, no, to kieruje nasze myśli właśnie ku temu, żebyśmy zobaczyli nie tylko ckliwość i nie tylko się tam rozkliwiali, że to żłóbek, że Boże Narodzenie, ale żebyśmy też właśnie zobaczyli konkretny wysiłek, konkretny trud Boga, żebyśmy w tym trudzie zobaczyli Jego miłość do nas. Tylko że w zetknięciu z tą wielką miłością Boga to jakby wychodzi na jaw, jaka marna i niestała jest nasza miłość. I dlatego właśnie rozpoczynamy mszę świętą od przyznania się, że potrzebujemy ciągle umocnienia od Boga, tak, że my nie potrafimy tak kochać jak On, ale że chcemy i prosimy, żeby nas umacniał, dźwigał, prawda, żeby nam dawał tą swoją miłość, żebyśmy mieli w sobie moc Jego miłości. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich apostołów: miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wiecie, jak się głębiej temu przyjrzeć, to się okazuje, że święty Szczepan to otwiera całą taką plejadę ludzi, że przez 2000
lat istnienia chrześcijaństwa, to właśnie za świętym Szczepanem ustawia się cała wielka rzesza ludzi, którzy podobnie jak on zostali zamordowani. Za co? Za to, że głosili Ewangelię. Co to znaczy Ewangelia? Dobra nowina. I to jest bardzo ciekawe, że za głoszenie dobrej nowiny można zostać zamordowanym. Z jednej strony to jest ciekawe, a z drugiej strony to się zdarza bez przerwy między nami. No nie wiem, czy zauważyliście, że jak człowiek jest w takim nastroju bardzo kiepskim i na wszystko narzeka i że wszystko jest źle i ktoś podejdzie i ci mówi, słuchaj, wcale nie jest tak źle, jak ty mówisz, to cię nerwy biorą. Jak to nie jest źle? Przecież ja wiem, że jest źle. Jak ktoś może mówić, że jest dobrze? I to jest bardzo ciekawe, że człowieka w takim stanie złym to dobro bardzo, bardzo drażni. Zresztą to jest w ogóle ostateczne, tak naprawdę to jest cecha złego ducha, że on nienawidzi dobra, jego dobro parzy, drażni. Dlatego jest wrogiem wszelkiego dobra, chętnie by wszelkie dobro zniszczył. I właśnie to jest zaskakujące, że kiedy ktoś przychodzi z dobrą nowiną, to właśnie reakcja jest taka, nie? I tych ludzi takich jak święty Szczepan, którzy zostali zamordowani, to nieraz w bardzo wymyślny sposób, dokładnie za to, że przynosili ludziom dobrą nowinę, Ewangelię o Bogu, który jest miłością. To jest strasznie dużo takich ludzi i wbrew pozorom, wbrew temu, co my tutaj przeżywamy w Doboszowicach, czy w ogóle w Polsce, no to okazuje się, że w XXI wieku no to ginie tylu chrześcijan, jest mordowanych tylu chrześcijan, jak jeszcze nigdy w historii. Tam gdzieś obliczono, że chyba średnio raz na 3 minuty ginie na świecie chrześcijanin tylko dlatego, że jest chrześcijaninem. Właśnie nie biorąc pod uwagę jakichś tam napadów, prawda, rabunkowych i innych takich. Tylko właśnie dokładnie z powodu takiego, że jest chrześcijaninem. Czyli na przykład powiedzmy, zaczęliśmy tą mszę 15 minut temu, no to już 5 chrześcijan przez ten czas zostało zamordowanych. Rozumiecie sprawę, nie? I teraz jest zaskakujące, dlaczego ta dobra nowina, dlaczego mówienie o Bogu, który jest miłością, jest tak drażniące, jest tak drażliwym tematem, że właśnie budzi takie skrajne reakcje. I właśnie trochę odpowiedzi znajdujemy w sytuacji, czy w opisie męczeństwa świętego Szczepana. Zresztą tak jak słuchaliśmy w dzisiejszej Ewangelii, Jezus od razu uczniom to zapowiedział, nie ukrywał przed uczniami. I to jest właśnie dowód na to, jak wielki jest szacunek Jezusa do Jego uczniów, że On nie zwodzi, Jezus nie zwodzi, nie obiecuje gruszek na wierzbie, prawda, nie częstuje jakąś tam kiełbasą taką czy inną, prawda, nie udaje kogoś, kim nie jest, tylko mówi prawdę, mówi tak, jak jest. Mówi, ja proponuję to, to i to, no ale wiecie, ludzie was nie zrozumieją. Mało tego, ludzie będą was często prześladować, to was będzie czekać. Nie? Że Jezus jest bardzo poważny i bardzo poważnie nas traktuje i właśnie w tym jest Jego szacunek do nas. Zresztą już Symeon, matce Jezusa, zapowiedział, kiedy Maryja przyszła z małym Jezusem do świątyni, to Symeon zapowiedział, że ten będzie znakiem sprzeciwu, znakiem sprzeciwu. I to jest bardzo ciekawe, że Bóg, który przychodzi w sposób nienarzucający się, jako małe dziecko, Jezus nigdy nikomu się nie narzucał i do dzisiaj się nie narzuca, przychodzi w sposób nienarzucający się. To jest ciekawe, że jest znakiem takiego sprzeciwu. I właśnie trochę odpowiedzi znajdujemy u świętego Szczepana, o co tak naprawdę chodzi. To jest bardzo pouczające dla nas, bo to trzeba właśnie przyjrzeć się sobie. Dlaczego? Bo właśnie jak się czyta historię świętego Szczepana, to wszystko się zaczęło od tego, od takiego stwierdzenia w Dziejach Apostolskich, że Szczepan pełen Ducha Świętego właśnie głosił ludziom Ewangelię, opowieść o Bogu, który stał się człowiekiem i przyszedł przekonać nas o swojej miłości. No i z tego powodu Szczepana zawleczono do sądu. Uwaga, do sądu żydowskiego, tak, nie rzymskiego, tylko żydowskiego, żeby właśnie Szczepan odpowiadał przed sądem żydowskim. I Szczepan przed tym sądem, i to jest ważne, wygłosił taką mowę. I ta mowa o czym mówiła?
Znaczy, o czym on mówił w tej mowie, bo mowa nie mówi, Szczepan mówił. O czym tam Szczepan mówił? Więc on Żydom, swoim pobratymcom, opowiedział historię od Abrahama, poprzez Mojżesza, poprzez proroków, poprzez królów, właśnie opowiedział im historię ich własnego narodu, pokazując, jak Bóg w tej historii ustawicznie działał, co Bóg dla nich w tej historii zrobił i że ostatecznie ta historia zwieńcza się w tym, że tenże Bóg, który przez całą historię się o nich troszczył, właśnie przez te wszystkie wieki, stał się człowiekiem i stanął przed nimi w ludzkiej postaci, żeby wreszcie zobaczyli go na oczy zobaczyli jego miłość i żeby wreszcie podjęli co? Co podjęli? Decyzję. I kiedy Szczepan doprowadził właśnie tą opowieść do tego momentu, że no trzeba teraz się opowiedzieć, co my z tą miłością zrobimy, no to reakcja słuchaczy była dramatyczna. Zatkali sobie uszy, zaczęli wrzeszczeć i gościa ukamienowali. I gościa ukamienowali. Zobaczcie, że do dzisiaj z nami tak jest, że my strasznie nie lubimy podejmować czego? Decyzji. Zobaczcie, jakie decyzje są dla nas trudne. Dlaczego decyzje są dla nas trudne? Bo trzeba wziąć tak zwaną odpowiedzialność. I może decyzje jeszcze dla nas nie są takim dramatem. Dramatem jest to, że trzeba wziąć odpowiedzialność za podjętą decyzję. Decyzję trzeba zrealizować, a czasami decyzję jest trudno realizować. I właśnie ta odpowiedzialność to jest dla nas taki dramat. Zresztą jak się głębiej przyjrzeć temu, co Szczepan tam mówił, to w sumie to jest taka trochę opowieść miłosna. Właśnie nie wiem, czy zauważyliście, jak chłopak zakocha się w dziewczynie, to co robi? Zakochany chłopak, to co wtedy robi? Kwiatki przynosi, a po co? Żeby się przypodobać, czyli żeby tą dziewczynę przekonać, że co? Że ją kocha. Właśnie, można by tu dziewczyny przepytać, co wasi mężowie robili, żeby was przekonać, że was kochają. A jeszcze ciekawsze by było, jakbym was przekonał, co teraz robią, żeby was przekonać, że nie przestali kochać. To by było ciekawe. O. Właśnie, więc to jest taka historia. Nie? Można sobie dzisiaj pomyśleć o takiej historii waszych własnych miłości, tak, jak to wyglądało i właśnie sobie przypomnieć, ile twój obecny mąż, czy chłopak, czy narzeczony, co on takiego robił, żeby mnie, żeby ciebie przekonać, że cię kocha. Tylko, że zobaczcie, z jednej strony to jest całkiem miłe, jak tam jakiś chłopak się przy tobie kręci, nie? Kwiatki przynosi, jakieś tam pierścionki do knajpy zaprasza, kolację stawia, w ogóle wozi na wycieczki, nawet jest w stanie z tobą w góry pójść i takie tam rzeczy, nie? To z jednej strony to jest przyjemne, tylko że później narasta tak zwany niepokój, bo zaczyna do ciebie docierać, o co jemu chodzi, że on próbuje cię przekonać o swojej miłości, że prędzej czy później, co zrobi? Co zrobi prędzej czy później? No zapyta, nie? No dobra, no zobacz, no ja cię tak kocham, ty nawet się zorientowałaś, jak bardzo cię kocham, czy chcesz na przykład być moją, co? Żoną. No i jest kłopot, bo trzeba podjąć, co? Decyzję. I mało tego, i wziąć za tą decyzję, co? Odpowiedzialność. To nawet niekoniecznie zaraz trzeba mówić o małżeństwie, ale na przykład przychodzi chłopak i mówi, słuchaj, kocham cię bardzo, bardzo cię kocham, bardzo mi się podobasz, czy zechcesz być moją dziewczyną, czy zechcesz być moją narzeczoną. Już trzeba podjąć jakąś decyzję i mało tego, za tą decyzję trzeba jeszcze wziąć co? Odpowiedzialność, nie? Odpowiedzialność. To samo chłopak, kiedy przychodzi do dziewczyny, mówi kocham, to później za te słowa trzeba wziąć co? Odpowiedzialność. Tak samo jak dziewczyna mówi chłopakowi, ja ciebie też kocham, to później za tymi słowami idzie jakaś co? Odpowiedzialność, właśnie. I to jest takie trudne. Nie, bo okazuje się, że prawdziwa miłość to jest zaproszenie do relacji, a są niemożliwe relacje bez tak zwanej odpowiedzialności.
Relacje są niemożliwe bez tak zwanej odpowiedzialności. Nie da się zbudować relacji bez odpowiedzialności za słowa i decyzje. Nie da się zbudować relacji bez odpowiedzialności za deklaracje. Że ja ci zadeklaruję, że jestem twoim przyjacielem, bardzo cię lubię, a potem, prawda, ty będziesz w potrzebie, to ja nie będę odbierał od ciebie telefonu. No trochę nam to zgrzyta, nie? Rozumiecie, nie? Prawda, więc odpowiedzialność jest dla nas takie trudne. I właśnie Szczepan pokazał swojemu własnemu narodowi, że Bóg przychodzi, nie? Że Bóg tak robił. Przez całe wieki próbował pokazać tym ludziom, jak bardzo ich kocha i wreszcie stanął przed nimi w postaci człowieka i to spotkanie z tym, że Bogiem do tej pory niewidzialnym, to okazało się być pewnym wezwaniem, nie? Wezwaniem, że to jest zaproszenie do miłości, do relacji, ale to zaproszenie okazuje się być wezwaniem, nie? Wezwaniem. Natomiast zobaczmy, my bardzo chętnie byśmy znaleźli taką miłość bezkosztową. Że fajna by była taka miłość, która nic nie kosztuje. Tak. No to my się tak kochamy, ale to ty kochasz mnie, ja kocham ciebie, to nic nie kosztuje, każdy z nas robi sobie co chce. Albo takie małżeństwo bezkosztowe. Nie? Bierzemy ogólnie ślub, nie? Tak? Ale dalej każdy z nas sobie żyje swoim życiem, robi sobie co chce. Nie? Bez zobowiązań, bez odpowiedzialności. To by nam bardzo co pasowało. Nie? No i właśnie no, prawdziwa miłość to w oczach ludzi to jest coś bardzo niewygodnego, prawdziwe zaproszenie do relacji. W oczach nas, ludzi obciążonych grzechem pierworodnym, to jest coś niewygodnego. To jest, no, zaproszenie do relacji to jest też zaproszenie do pewnej odpowiedzialności. To jest zaproszenie do tego, żeby ruszyć z miejsca. Nie? To jest zaproszenie do tego, żeby no, wejść w relację z tą miłością, prawda, i dać się tej miłości poprowadzić. Gorzej jeszcze, proszę Państwa, bo jest w tym wszystkim jeszcze coś gorszego, co powoduje, że my tak chętnie miłość krzyżujemy, kasujemy i wywalamy z naszego życia. Bo kiedy przychodzi miłość prawdziwa, taka na przykład jak przychodzi w Chrystusie, to wtedy wychodzi na jaw, że myśmy się w wielu punktach w naszym życiu pomylili. Że to, co uważaliśmy za miłość, to wcale miłością nie było i wychodzi na jaw, żeśmy narobili wiele błędów, nie? I teraz trzeba by się uderzyć w piersi i co najgorsze, bo trzeba by się uderzyć w czyje piersi? Swoje, to jest najgorsze. Bo słuchajcie, my się bardzo chętnie bijemy w cudze piersi. A tu trzeba by się uderzyć w swoje piersi i się przyznać, no ja tu pobłądziłem, ja tu się pogubiłem. I jeszcze, i właściwie dopiero wtedy idzie się ucieszyć, że ta miłość przyszła do mojego życia i chce z tego mojego bałaganu mnie wyprowadzić. Jest gotowa nad tym moim bałaganem zapanować, że się nie brzydzi tego mojego bałaganu. Właśnie odkryć dopiero prawdziwą miłość, która się nie brzydzi mojego bałaganu, nie brzydzi się moich błędów, nie brzydzi się, prawda, całego kłamstwa, w której do tej pory żyłem, tylko przychodzi mnie przekonać, że takiego mnie kocha, jest gotowa takiego mnie poprowadzić. No tylko, że właśnie jest ten kłopot, że po pierwsze trzeba się uderzyć w swoje piersi, przyznać się, że to ja się pogubiłem, że ja potrzebuję być poprowadzony, tak? No i się z tą miłością związać, dać się poprowadzić, dać się ruszyć w ogóle z miejsca. I to są takie kłopoty. I właśnie dlatego ludzie, którzy przychodzą z taką miłością, to tak jak Jezus powiedział w dzisiejszej Ewangelii, są narażeni na co? Na prześladowanie. Bo zobaczcie, my bardzo nie lubimy przyznawać się do czego? Do błędu. To jest straszne przyznać się do błędu. Straszne. I to co ciekawe, my mamy bardzo często taki mechanizm stosujemy, że tak powywracać, że tak powiem, kota ogonem, tak powywracać wszystko na lewą stronę, żebyś to jeszcze ty mnie przeprosił. Że ja narobiłem bałaganu, ja się dałem ponieść nerwom, prawda, ale na koniec tak wszystko poobracać, żebyś to jeszcze ty mnie przeprosił. Nie? Prawda, rozumiecie, nie? I to jest kłopot, który się zaczął od razu po grzechu pierworodnym. Popatrzcie się, jak Bóg przychodzi ratować Adama, szukać Adama, to pierwsze, co robi Adam, to wywala kota na lewo, nie?
na lewą stronę, znaczy kota ogonem. Wszystko obraca na lewą stronę. Gdzie? Ja nie mam problemu, ja nic nie zrobiłem. To wszystko to Ewa, a właściwie to ty tą Ewę przy mnie postawiłeś. Ostatecznie to ty masz problem, Boże. I zobaczcie, no to są nasze mechanizmy. I widzicie, my ponosimy konsekwencje nie tego, że Adam z Ewą zjedli te nieszczęsne tam owoce, czymkolwiek one były, tylko my ponosimy konsekwencje właśnie tego, że Adam nie dał sobie pomóc, bo trzeba było się uderzyć w czyje piersi? Swoje własne, nie? To lepiej się bić w piersi Ewy, a najlepiej to wmówić Bogu, że to on ma problem, bo on tą Ewę w ogóle stworzył. Żono, czemu ja mam brudną koszulę? No bo sobie oblałeś keczupem. No tak, ale kto ten keczup kupił, przyniósł do domu. Rozumiecie? To niby jest śmieszne, ale to niestety zdarza się bez przerwy między nami. I okazuje się, że nic się nie ruszy, nic się nie zmieni, prawda? I nic nie pójdzie w dobrą stronę, dopóki ja się nie uderzę w czyje piersi? Swoje własne. Właśnie dlatego nie dało się pomóc Adamowi, właśnie dlatego bardzo często w naszym życiu, w naszych relacjach nic się nie zmienia, no bo my unikamy uderzenia się w czyje piersi, w swoje własne, tylko bardzo chętnie się bijemy w cudze. Tak, świat ma problem, rząd ma problem, szef pracy ma problem, sąsiedzi mają problem, proboszcz ma problem, papież ma problem. No i co ja biedny na to poradzę, że oni wszyscy mają problem? Jedyny człowiek na świecie, który nie ma problemu, to jestem ja. No ale co ja zrobię? Ja świata nie zmienię. No i to mnie zwalnia ze wszystkiego. Prawda? Bardzo jest wygodnie bić się w cudze piersi. Właśnie widzicie, no więc tylko, że dopóki człowiek bije się w cudze piersi, to tak naprawdę ostatecznie pozostawia w sobie kupę niezałatwionych spraw i to wszystko wtedy nie funkcjonuje, kompletnie nie funkcjonuje. To coraz bardziej nie funkcjonuje. Coraz bardziej. A właśnie trzeba to zauważyć, że miłość przyszła nie po to, żeby mnie potępiać, tylko miłość przyszła po to, żeby mnie ratować. I że miłość wcale nie jest zdziwiona, że ja potrzebuję ratunku, tylko miłość potrzebuje, żebym ja się przyznał, że ja tego ratunku co potrzebuję. No dopóki ja się nie przyznam, to nie zadziała. No i właśnie widzicie, no to tak wszystko wygląda z tym Szczepanem i zauważcie, że to wcale nie jest obce nam, że między nami to też tak to wygląda. Ja zresztą wiecie, jak się temu przyglądam, taki wątek osobisty teraz, gdzie opowieść osobista. Ale nie o miłości. Jak się temu głębiej przyglądam, to wiecie, tak sobie myślę, bo 28 grudnia będzie rocznica, jak miałem wypadek i skasowałem sobie nogę, nie? To idąc tym tropem myślenia, które my stosujemy w naszych relacjach, czy w relacji z Bogiem, czy w naszych relacjach, prawda, to gdybym ja tak myślał, to bym do dzisiaj miał nogę niezoperowaną i nieposzytą. Bo wiecie, 28 grudnia rok temu wyszedłem z plebanii w Lublinie i to jeszcze katedralnej plebanii i przed plebanią był lud, pojechałem na tym lodzie, no i się to wszystko stało. No to idąc tym tropem myślenia, to ja powinienem powiedzieć tak, nie pozwolę sobie leczyć nogi, dopóki ten proboszcz nie przyzna, że ma problem, nie przeprosi mnie i nie posypie chodnika piaskiem, to ja sobie nogi nie dam leczyć. Rozumiecie? Patrzcie, my tak żyjemy. Ja nic z sobą nie zrobię, dopóki tamten nie zrobi. No to ja powinienem mieć nogę niezoperowaną do dzisiaj, bo tamten proboszcz nie przeprosił do dzisiaj. To zresztą ja nie mam do niego żalu, tak a propos, bo to nie jego wina, że w nocy był mróz i się lód zrobił. To nie jego wina. No ale zobaczcie, jaki to jest absurd, nie? Jaki to jest absurd, nie? Dopóki tamten czegoś nie zrobi. No dobrze, no ale to twoje serce cierpi. To ty się katujesz. To ty nie masz miłości. Wygodnie ci bez miłości? Wygodnie ci z twoim sercem? Wygodnie ci ze sobą? No to daj sobie co
pomóc. Nie oglądaj się, czy tamten se dał pomóc, czy nie dał. Miłość przychodzi zatroszczyć się o kogo? O ciebie. No to ty daj sobie pomóc. Ty daj sobie pomóc. Właśnie widzicie, i dlatego dzisiaj obchodzimy to święto świętego Szczepana, bo zobaczcie, że święty Szczepan potrafi nas wiele nauczyć. Święty Szczepan, to już na koniec, bo tam pod kościołem mnie pytali, jak długo planuję was tu dzisiaj trzymać, czy półtora godziny, czy dwie. Wiecie, ja was tak długo trzymam, bo potem co, siedzę sam na plebanii, a tak to przynajmniej... To już na sam koniec, to tak jeszcze jedna rzecz, którą można się od Szczepana nauczyć. Bo zobaczcie, Szczepan próbował to Żydom wyjaśnić, wytłumaczyć, że mówi tak, ta opowieść Szczepana, to on opowiadał o samych dobrych rzeczach, jakie Bóg dla nich zrobił. Żeby oni się przestali bać tego Boga, tylko potrafili się przed tym Bogiem przyznać, że coś daliśmy się zapędzić i teraz potrzebujemy pomocy. Rzeczywiście potrzebujemy Twojej pomocy. I to jest, słuchajcie, metoda. Bo zobaczcie, jak ty się z kimś zetniesz, z drugim człowiekiem albo z Panem Bogiem, coś ci się nie poukłada, to pierwsze, co chodzi człowiekowi po głowie, to co? To co najgorsze. Albo o samym sobie, albo o tym drugim człowieku, albo w ogóle, nie? To co najgorsze. A Szczepan pokazuje co? A to zrób taki wysiłek i zacznij sobie przypominać to, co najlepsze. Zacznij sobie przypominać, co dobrego Bóg dla ciebie zrobił. Zacznij sobie przypominać, co dobrego dzisiaj zrobił. To da ci siłę i odwagę, żeby przed tym Bogiem stanąć się z Nim dogadać. I tak samo w naszych wzajemnych relacjach. No możesz się nakręcać na drugiego człowieka, że tam lokalnie żeście się ścieli, a święty Szczepan mówi co? A spróbuj sobie przypomnieć, co dobrego razem przeżyliście. Możesz się nakręcać na twoją żonę, a może spróbuj sobie poprzypominać, co dobrego razem przeżyliście. Co tobie się w tej twojej żonie tak zawsze podobało. Możesz się nakręcać na twojego męża, a Szczepan mówi, dobrze, a spróbuj sobie poprzypominać, co dobrego razem przeżyliście. Że to jest metoda Szczepana. On próbował to z nimi zrobić, że oni sobie zatkali uszy, nie chcieli tego słuchać. Zobaczcie, bo to jest dramat rzeczywiście, że jak człowiek wejdzie w taki zły nakręt, to potem nawet jak się próbuje człowiekowi coś dobrego powiedzieć, to on będzie sobie uszy zatykał, on już nie chce słuchać dobra. A Szczepan mówi, przełam się. Zacznij się nakręcać tym, co dobre, a dopiero wtedy to da ci siłę, żeby jednak zatroszczyć się o tą relację, czy z Bogiem, czy z drugim człowiekiem, jak sobie przypomnisz, ile dobra było w tej relacji. Ile dobra było w tej relacji. I to, o to warto ostatecznie walczyć, o to, co dobre we mnie, w tobie, między nami, o to, co dobre między nami a Bogiem, o to, co dobre, o to warto walczyć. Natomiast zło zawsze będzie cię próbowało wciągnąć w jakieś nakręcanie się złem, walkę ze złem, nie wiadomo co. A Szczepan mówi, nie, zajmij się tym, co dobre, niech cię to prowadzi. Amen. Właśnie, dziękuję wam, że jesteście, że przyszliście, że mogliśmy się spotkać. Życzę wam dobrego świętowania, takiego świętowania, żebyście potem no, jakoś tak w miarę nie na drżących nogach wrócili do codzienności, tylko żeby wam to sił nie zabrakło, nie zabrało to świętowanie. Przede wszystkim cieszcie się tym, że możecie pobyć razem tak na spokojnie, zwyczajnie, bo to o to w świętach chodzi, żeby pobyć razem z tymi, których kochamy, albo sobie przypomnieć, że to są ci, których kochamy. Właśnie sobie przypomnieć o tym, nie? Że ci ludzie wokół mnie to podobno są ci, których kocham. No i trzeba się zapytać, co to właśnie znaczy, że ja ich kocham, nie? Na czym to polega, z czym to się wiąże, że ja ich podobno kocham. Nie? Tak nieraz się pytam, prawda, że tam różne sprawy się trafiają, prawda, i nieraz się pytam, no ale proszę pana, czy pan kocha swoją żonę, no przecież ja ich kocham. Ja mówię, dobrze, a w czym to się przejawia, na czym to polega? No i się zaczyna milczenie głębokie, właśnie zastanawianie, nie? Właśnie takie
No. Także warto sobie przypomnieć, że ci ludzie, z którymi siedzę przy stole, siedzę w domu, to podobno są ci, których kocham. No i się zastanowić, co to właśnie znaczy, że ja ich kocham, nie? Że ja ich kocham, co to właśnie znaczy. I może właśnie coś się dogadać w kwestii tej miłości, żeby odzyskać radość bycia razem. Nie? Właśnie, więc tego wam życzę, radości bycia razem. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.